Siema wszystkim na moim kanale, z tej strony Fishing, jakby co, jakby kto. Witam w kolejnym odcinku, jestem już jakiś czas na tym miejscu. Stanowisko przygotowane do wędkowania, jeszcze rozłożę tylko fotel. Warunki pogodowe dzisiaj są bardzo zmienne, burzowo, deszczowo, wietrzyście, upalnie i tym podobne tematy pogodowe. Jak widzicie, dlatego się obracam, bo chcę wam pokazać, jakie czarne chmury nadchodzą. Aczkolwiek mam nadzieję, że coś dzisiaj powędkuję, bo miejscówka jest tutaj sprawdzona, więc nie będę was przeciągał. Zaczynamy! Już wam pokazywałem wiele razy, jaką ma fajną frakcję grubą to. Jest naprawdę bardzo fajna, żółta zanęta, miodowa. No i oczywiście ten rewier. Rewiera prawie całego rzucimy. Zasypiemy wanilią. I potem jeszcze będę tak na patencie swoim jak kiedyś. Po prostu przed ładowaniem do koszyka będę jeszcze podsypywał sobie tą wanilią trochę. No i mamy mrożonego robaka, kastera, pinkę. Nic nie odsiewamy, nic nie moczymy, nie selekcjonujemy. Puste, niepuste, dobre, niedobre. Lecą wszystkie jak się patrzy. Oczywiście bez robaka żywego. No i to rozmieszam i zaraz wam pokażę co i jak dalej. Wykonamy pierwszy rzut. Bez nęcenia oczywiście zaczynamy. Jak widzicie, łowimy na napływie. Woda stoi całkowicie. Nawet widzę, że jest delikatna fala wsteczna. I idealnie, dokładnie na ten cień chcę rzucać. Parę metrów tam jest, około 6 jest na pewno. Powiem wam, 4 minuty odrzutu. Piękne branie. Na dwie wędki zwariowałem przez sekundę. Musiałem wybrać, tak? Ale się nie wciąłem. Jest pierwsza ryba, ale drobny leszczyk mały. Zobaczymy, czy ta zanęta coś dzisiaj da, czy nie da. Haczyki mam numer 10, cięta dendrobena, tak zwana kanapka z białym. O, widzicie? Takie pojedyncze są właśnie brania. Aha, to ten sumiarz, co tutaj był na samym początku, jak zacząłem wędkować. On tutaj chciał gdzieś ode mnie zrywki ciągnąć i się pytał, czy zostaje do wieczora, czy na nockę, a tam ma schowane w gałęziach żywce. No tak, żeby nie wozić, ale aczkolwiek wątpię, czy one przeżyły w ogóle. No widzicie, stuka, puka, stuka, puka. No faktycznie, wytargał je. Jak je zamknął, co nie, dobrze, i spuścił,
to mogą przeżyć na samym dno. Ale znając życie, mogło coś się zjeść też w czasie nocy, nie? Rękę odstawiam. Bardzo ładny. Spokojnie, ziomek. Jest, wypiął się ładnie. No już taki jest. Trafiłeś na Lucas Fishing, on nie je leszczy. Taki 20, ale oślizowany, o fu. Coś fajniejszego jest, widzę. Nie zdążyłem wypuścić tego dziada małego. Ucieka. Ale to piker i to ja powiem wam, zaraz mi się wydaje, że to jest coś dużego. Leszczyk. Wow. Wow. Jaki fajny. Mamy dubla, kochani. Ale czad, powiem wam. No już taki 40 parę. Leciutko ma. Teraz ten drugi jeszcze. A jak co niektórzy ostatnio zauważyli na moim kanale, ostatnio jest więcej ryb jak gadania, co jest dziwne, ponieważ zawsze na moim kanale jest więcej gadania jak wędkowania, ale dzisiaj postaram się pogodzić jedno z drugim. Żeby nie było, muszę zachować normę. Ryba jest, co jest dla mnie fantastycznym momentem. Także zobaczymy, gdzie ten Mario z Papa Gump Fishing coś nie może tu dojechać. Ale ja czekam sobie spokojnie. Lecimy. Uciekaj do domku. Jest kolejna, jakaś mała, ale nie na tyle, żebym ją mógł wyciągnąć sobie. O, normalnie. Trzy niewcięte miałem teraz. Tak szarpało i nie wiem, czy to drobnica, czy co to jest. Coś tam szarpie, tak jakby to sumik jakiś. Gdzie to? Ciupinek. 20 cm parę, ale ciachnięty przez drapieżnika był jakiś czas temu.
Dobra, puszczamy go, wraca do wody. Jest pierwsza sztuczka od 15 minut. Ale coś wzięło, szarpnęło tak mocno. Coś mam, co to jest? Okoń? Okonia złapałem. Nie, to sandacz. Jaki sandałek. Tyci. Dobra, wypinamy go szybciutko. To już wiem, co tak szarpie dzisiaj. Ale ma ząbki, ale się kurde. Spokojnie, ziomę, zaraz cię wypuścimy. Taki malaczek. Właśnie zarzucałem, a tutaj jakiś znowu sznypek się przyklei. Dzisiaj jest po burzy, po deszczu. Jest bardzo parno, kochani. Takie knypki dzisiaj się skubią. Ale ten sandaczek fajny. Mógłby być 70 cm. Ale był jaki był. Co się tak telepiesz, stary? No już jakiś drobniaczek. Nie no, ten już troszkę większy w końcu. Chodź tutaj, koleżko. Skubią. No ale dobra, ziomek, nie telepać się. Taki sztuczek nawet go nie wyciągam. Od razu wypuszczamy. No już jakiś malaczek. Wszystko zawodnicze dzisiaj. Takie 200-300 gram. A walczą. Na wojnę szły. Tak to jest z dzikimi zwierzętami. Dosłownie taki sam jak tam. Nie no, ten tu. Co to się dzisiaj dzieje, powiedzcie mi, co? Bez nęcenia. Coś tam ucieka. Da się to holować. Patrzcie, jaki fajny. Ej, piękny. Powiem wam, że dlatego chyba tak łatwo je holować, bo jest duszno. Patrzcie, co się dzieje, 50 wjechała. Och, lubię te momenty. Pięknie. Taka 50 fajna. Ciężka już, powiem wam, z 1,5 kg już może mieć. Taki piękny sztuczek. Bardzo łatwo się go holowało. Tak jak wspomniałem, jest przyducha i one inaczej reagują. Już. Uciekaj. No, uciekaj. To już powiem wam, przesadziła odra. Nie zachwyca. Drobne znowu już zaczęły stukać. Masakra dzisiaj jest po prostu.